trzy przychodnie i oddział kardiologii Carintu zostały w ubiegłym tygodniu zamknięte w związku z podejrzeniem przebywania tam pacjenta z koronawirusem. Wyniki testu na koronawirusa u młodej pacjentki, która w piątek rano trafiła do przychodni Rodzina na Ogrodach, okazały się na szczęście ujemne. Chora z utrzymującą się od trzech dni gorączką i dusznościami trafiła do poradni na Ogrodach, a potem do ostrowieckiego szpitala. Lecznica wszczęła procedury, pacjentka została odizolowana. Pobrana próbka na koronawirusa nie potwierdziła u niej infekcji COVID-19. Kobieta w stanie dobrym została wypisana do domu. 14 osób personelu medycznego z przychodni Rodzina mogło po kilku godzinach niepewności wrócić do domu. Również dyrekcja ostrowieckiego szpitala wstrzymała przyjęcia pacjentów na oddział kardiologii ze względu na podejrzenie zakażenia koronawirusem. Tym razem chodziło o pacjentkę pochodzącą z powiatu skarżyskiego. Kobieta jest pracownikiem służby zdrowia, została odizolowana. Wcześniej była ona diagnozowana w Skarżysku i trzykrotnie test okazywał się ujemny. Test pobrany w Ostrowcu okazał się wątpliwy, stąd decyzja o ponownym pobraniu wymazu. Centrum Kardiologii Inwazyjnej, Elektroterapii i Angiologii w Ostrowcu również wstrzymało wykonywanie zabiegów. Po badaniach okazało się, że pacjentka, która od tygodnia przebywa na oddziale kardiologii ostrowieckiego szpitala, nie jest zakażona koronawirusem. W sobotę wieczorem zamknięte oddziały wróciły do pracy. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ostrowcu Świętokrzyskim informuje, że na podstawie przeprowadzonych dochodzeń epidemiologicznych oraz zgromadzonego materiału dowodowego przekazanego przez Komendę Powiatową Policji w Ostrowcu dotyczącego naruszenia obowiązków nałożonych na osoby kwarantowane, wydał 17 kwietnia dwie decyzje administracyjne, nakładając kary finansowe na łączną kwotę 15 tysięcy złotych. Sanepid w Ostrowcu wydał łącznie 6 decyzji administracyjnych za naruszenie obowiązku kwarantanny na osoby nieprzestrzegające obostrzenia na łączną kwotę 40 tysięcy złotych. Ukarani to 4 mężczyźni. Nałożono na nich kary od 5 do 10 tysięcy złotych. Administracyjna kara pieniężna może być nałożona w wysokości do 30 tysięcy złotych. Sanepid zaznacza, że kary nie są nakładane automatycznie. Każdy przypadek jest dokładnie analizowany. Na całym świecie najbardziej zagrożonymi placówkami w czasach epidemii są placówki zamknięte, gdzie przybywają osoby w podeszłym wieku. Na terenie Ostrowca są dwie takie placówki. Od wielu dni są one odcięte od świata. Wprowadzono w nich ostre zasady bezpieczeństwa. Patrząc na sytuację, jaka dzieje się w kraju, to oprócz placówek typowo zdrowotnych, czyli takich jak szpitale, domy pomocy społecznej stają się na terenie Polski kolejnymi ogniskami zakażeń. Na ten moment chcę powiedzieć, że nasze domy pomocy społecznej funkcjonują tak, jak było do tej pory. Oczywiście z tymi ograniczeniami, które zostały wprowadzone, czy zarządzeniami dyrektorów, czy zaleceniami wojewody świętokrzyskiego, czy też zaleceniami starosty ostrowieckiego. Czyli od dnia 12 września, zgodnie z przyjętymi uchwałami zarządu powiatu, na terenie Domu Pomocy Społecznej nie ma żadnych odwiedzin osób z zewnątrz. Nie wchodzi nic. Nikt. Nie tylko, że rodziny, ale też dostawcy podjeżdżają tylko pod budynek. Wyładowane są wszystkie rzeczy, które mają być przywiezione do placówki. Mieszkańcy mają zakaz wychodzenia poza teren placówki na zewnątrz. No wiadomo, że do ogrodu czy gdzieś to przy wsparciu opiekuna, oczywiście teraz w zabezpieczeniu w maseczce i w rękawiczkach, na chwilę mogą wyjść, bo nie ma możliwości takiej, żeby tyle miesięcy przebywać w takim jednym ogromnym, wielkim budynku. Ale na ten moment nie mamy żadnych podejrzeń, nie mamy żadnych zachorowań, jeżeli chodzi o koronawirus. Wprowadzone restrykcje mają jeden cel – ustrzeżenie podopiecznych DPS-u przed groźnym wirusem. Chcemy się jak najdłużej ustrzec. Może nam się to uda, bo dyrektorzy i pracownicy robią wszystko, żeby ratować i naszych mieszkańców, bo to są osoby chore, to są osoby leżące. I to, co słyszymy w mediach, co się dzieje w Polsce, jeżeli jedna osoba zachoruje, no niestety dotyka to i personelu, i wszystkich mieszkańców. Także stosowane są wszystkie środki ostrożności, wszystkie artykuły te takiej bieżącej ochrony sanitarnej. Mamy nadzieję, że to wszystko przetrwa. I tutaj z tego miejsca bardzo bym chciała podziękować, skierować słowa podziękowania do wszystkich pracowników domów pomocy społecznej. Dyrekcje DPS-ów od 11 marca wprowadziły ostre zasady funkcjonowania placówek.
Otrzymały one wsparcie finansowe ze Starostwa Powiatowego na zakup środków ochrony. My tu od dawna przygotowywaliśmy się na pojawienie się w naszym regionie koronawirusa. Mocno tutaj wyprzedziliśmy rząd, jeżeli chodzi o pewne działania. Tak naprawdę od 11 marca nasz dom jest zamknięty dla osób przychodzących z zewnątrz, czyli dla odwiedzających, jak i również mieszkańcy tego domu opuszczać nie mogą. Tak naprawdę prowadzimy pomiar temperatury pracowników też już od połowy marca, więc żadna osoba z podwyższoną temperaturą na obiekt wejść nie może. Bardzo tutaj szczególnie zwracamy uwagę na osoby zakatarzone, z kaszlem. Żaden inny personel oprócz pracowników bezpośredniego kontaktu nie wchodzi do naszego domu. Korespondencja odbierana jest poprzez pracowników socjalnych. Ta korespondencja czeka w takiej przysłowiowej kwarantannie 24 godziny. Mieszkańcy upoważniali pracowników socjalnych do odbioru takich dokumentów. Także osoby, nasi mieszkańcy nie mają styczności z osobami z zewnątrz. Jak wygląda zaopatrzenie w środki ochrony? W tym momencie to należą się szczególne podziękowania dla Starostwa Powiatowego, dla Zarządu Powiatu na czele z panią Marzenią Dębniak, która przekazała nam tutaj środki w kwocie 20 tysięcy na zakup środków ochrony indywidualnej, a także na wywóz odpadów, ponieważ ilości odpadów medycznych w związku z zaistniałą sytuacją no tutaj u nas znacznie wzrosły. Czy wszystkie środki posiadacie? Czy łatwo jest je zdobyć? Środki nie jest łatwo zdobyć, natomiast my się zabezpieczyliśmy, jesteśmy wyposażeni. Już w styczniu kupiliśmy ogromną ilość tak naprawdę rękawic jednorazowych. Największy problem stanowi teraz zakup ochraniaczy na obuwie, ale z tym tematem również sobie poradziliśmy. Kupiliśmy tutaj gumiaki, które możemy odkażać, także tutaj w zasadzie wszystko mamy, aczkolwiek no, to są produkty, które bardzo szybko się kończą i teraz naprawdę ich cena jest bardzo, bardzo wysoka. Także tutaj oczywiście wszelkie dary i datki chętnie przyjmujemy. DPS-y otrzymują również wsparcie od różnych firm. Jest kilka firm, które już udzieliły nam pomocy i tutaj podziękowania dla Farmy Świętokrzyskiej, spółka z o.o. Wczoraj otrzymaliśmy dostawę świeżych biowarzyw dla mieszkańców. Za chwilę spodziewamy się dostawy buskowianki z uzdrowiska Buska Zdrój i tutaj za pośrednictwem radnego Dariusza Wierzbińskiego ta woda ma do nas trafić. Otrzymaliśmy też wsparcie od osoby indywidualnej, która prowadzi tak zwaną manufakturę, szwalnię i szyła dla nas maseczki ochronne. Praca w takich placówkach jest nie tylko dużym wyzwaniem fizycznym, ale również psychicznym. Dyrekcja ma duży problem z pacjentami powracającymi z leczenia w szpitalu. Dla nich wygospodarowano specjalne pomieszczenia. Niestety nie ma możliwości badania ich testami na wirusa. Sytuacja tak naprawdę jest trudna, bo można powiedzieć, że my niemal walczymy na pierwszej linii frontu. To, co mogliśmy zrobić, żeby zabezpieczyć nasz personel i naszych mieszkańców, oczywiście zrobiliśmy. Natomiast no, są pewne rzeczy, których my przeskoczyć nie możemy, tak? I tutaj oczywiście problem dla nas stanowi prawo. W momencie, kiedy mamy mieszkańca, który wraca ze szpitala, nie ma formalno-prawnej możliwości taką osobę przebadać. W związku z tym my stosujemy izolację takich osób. Mamy wygospodarowane 3 pomieszczenia mieszkalne zupełnie na zewnątrz, nie są złączone z tym naszym budynkiem głównym. I to są takie nasze izolatki, w których obowiązuje podwyższony reżim sanitarny. W tym momencie w takiej izolatce przebywa jedna osoba, która 3 razy w tygodniu jeździ na dializę do szpitala, więc na zewnątrz musi wyjeżdżać, tak? No bo wiadomo, że ten zabieg ratuje jej życie, także do tego nie możemy uniknąć. Personel, który opiekuje się taką osobą, chodzi zabezpieczony w kombinezon ochronny. Na to ma fartuch jednorazowy, obuwie ochronne, przyłbice, gogle. I tak dostaje się do środka w takim pełnym rynsztunku. Po wyjściu z pomieszczenia zdejmuje tą pierwszą wierzchnią warstwę, czyli fartuch ochronny, czyli rękawice jednorazowe. Następnie spryskiwaczem jest całkowicie odkażana środkiem do dezynfekcji i dopiero zdejmuje kolejną odzież ochronną. No mówię, tutaj przede wszystkim walka i jeszcze raz walka z ustawodawstwem, z przepisami. Tak? W momencie, kiedy mieszkaniec wraca ze szpitala,
no my nie możemy żądać jego przebadania, nie ma do tego podstaw. Gdyby tak naprawdę sanepid zlecił badanie takiej osoby, musiałby objąć kwarantanną i zamknąć no, cały oddział szpitalny zgodnie z ustawą o chorobach zakaźnych. No więc mamy w tym momencie 3 osoby w szpitalu, unieruchomilibyśmy cały szpital. My cały czas tutaj interweniujemy, apelujemy, zwracaliśmy się z pismem do Polskiej Federacji Pracowników Socjalnych i Pomocy Społecznej, ale przede wszystkim też PCPR zwracał się z pismem w naszym imieniu do wojewody, który z kolei będzie się zwracał do ministerstwa z prośbą o rozwiązanie tych problemów, tak? Dializowanie to jest taki zabieg, który zdecydowanie mógłby być robiony w domu na miejscu, tak? Gdyby ustawodawca wprowadził jakiekolwiek przepisy dotyczące badań mieszkańców obligatoryjnie, żeby po prostu nie szerzyć tej choroby i nie obejmować kwarantanną całości oddziału szpitalnego, to już by nas to ratowało, tak? Wszystkie nasze DPS-y pracują normalnie. Jest to możliwe dzięki ofiarnej pracy zatrudnionemu tam personelowi. Dariusz Wierzbiński, przedsiębiorca, radny powiatowy, a także starszy cechu rzemieślników i przedsiębiorców, od wielu tygodni wspomaga ostrowieckie placówki zdrowotne. Dostarczył już pomoc dla szpitala i ostrowieckiego pogotowia. W miniony piątek zorganizował transport wody oraz środków ochrony do ostrowieckich domów pomocy społecznej i do hospicjum w Kałkowie. Do DPS-ów trafiły 4 palety wody Błyskowianka, na których znalazło się ponad 2,5 tysiąca butelek. Koszty transportu pokrył sam radny. Jestem przedstawicielem Błyskowianki i mam tą możliwość, że pozyskałem wodę dla 2 DPS-ów do hospicjum, które znajduje się w Kałkowie i warsztat terapii zajęciowej. Wszystkie te firmy dostaną od Błyskowianki wodę 1,5-litrową, niegazowaną, a ode mnie dodatkowo jeszcze dostają środki dezynfekcji, maseczki, to co jest najpilniejsze. Dodatkowo Dariusz Wierzbiński postanowił całą swoją dietę radnego przeznaczyć na zakup maseczek ochronnych. Maseczek około 100, które na chwilę obecną jako radny przeznaczam swoje pieniądze z diety i zakupiłem ich kilka tysięcy. I te maseczki są dostępne w sklepach, jak Państwo będą robić zakupy, dostają te maseczki ode mnie za porozumieniem z właścicielami sklepów. No, staramy się pomagać wszystkim, wiadomo, ciężko będzie pomóc, ale miejmy nadzieję, że sytuacja jaka jest będzie opanowana jak najszybciej i będziemy mogli zacząć normalnie funkcjonować.